Dobry wieczór wszystkim. Witamy serdecznie na dzisiejszym wieczornym live'ie Fishing Planet. Na poprzednim live'ie łapaliśmy sobie rybki na Halloween, a konkretnie była to brzema duch. Trzy rekordy osobiste siadły. Także bardzo fajnie. Również zrobiliśmy misję na medalową tą rakietę, ale nie de facto mnie wchodzi aniżeli do tej największej. I dzisiaj startujemy z turniejem. Wczoraj się zapisałem. Wszedłem tylko na chwilę, bo dopiero o 20 dopiero zaczęła się rejestracja. A dzisiaj od 20 do 16 dnia jutrzejszego rozegrać można swoją rundę kwalifikacyjną, która trwa 2 godziny, także po pracy już niestety siłą rzeczy nie dałbym rady. Mamy godzinę 19:59, także się zapisałem wczoraj i dosłownie start za 16 sekund. Witam wszystkich, dobry wieczór. Cześć Aweksa, cześć Jaro, witam Bartik, witam moderatora Tomasza, witam serdecznie, witam Chroma Midasa Asmr, BLMTB, witam serdecznie. No, zobaczymy, wiesz co, być może za niedługo, wiesz? Także na poprac nie dałbym rady, tak jak widać, 20 start. I kończy się jutro o 16. Wszystko je mam. Wiem, że wystartowały. Tylko siateczkę weźmiemy bez podpórek, jak dobrze pamiętam, na jedną wędkę. Wyposażenie już i sprzęt mamy. Tu przygotowana jedna wędka i już jesteśmy złożeni również na Anglię, gdzie niebawem ponownie się wybierzemy. I wszystko. Opłata była chyba 20, chyba 6 tysięcy. No, a tutaj widzę, że jeszcze raz pytanie, czy jak, żeby nie płacić drugi raz, to zobaczymy, czy nas po prostu nie wpuści. Zaraz zobaczymy. Opłata startowa za darmo? Zapłaciłem. 26. Wyniki i tak dopiero pewnie będą jutro. Czyli mimo tego muszę jeszcze zapłacić. Czy też nie, zaraz zobaczymy. Niedługo pewnie będzie, możesz obczaić, jakbyś miał chęć, gdzie można tak na marginesie te dwa nowe traktory z fazy 8 zdobyć, żeby sobie za dużo spoileru nie robić. Tak, to wiem i podpórek nawet nie mam ze sobą. Aha, spoko, dobra. Zróbmy truśnik, to może być. Weźmiemy sobie tylko dla znajomych. Weźmiemy sobie dołącz. Albo moment, ustawimy najpierw sobie od razu Bluetoothika, tu sobie zostawiłem. Grunt od razu A35 to git. Na haczyku 6.0. I zaczniemy od szynerów. I zaczniemy sobie od szynerów na pewno. Gracze 656, o skrinka można machnąć. Ale jeszcze sobie machniemy. O. No jest cyk, detale. Trzydziestu cztery graczy w trakcie jest, tak? Pierwsza runda kwalifikacyjna. Jak nie spełnia wymogów konkursu?
Co to opowiadasz? Aha. Serio? I tu takie rzeczy się dzieją, to za chwilę powędrujemy z powrotem. O tym takim to nie będziemy. Łem. Aha, dobra. No problemu. Trzeba dwa razy zapłacić. A! Siatka, o widzisz, kurnia. Mogę mieć ze sobą podpórki? Siatki, a nie wziąłem siatki. Także no, z chęcią ten traktorki bym przytulił, nie? Zaraz. A, może i dlatego, dobra. Wziąłem podpórkę, a nie wziąłem siatki. No to zajebiście. To i tak nie będzie potrzebne, także sobie zostawiamy. Dwa razy płacić. Także zachęcam wszystkich serdecznie. Zostawcie łapkę do góry. Kto nie ma subskrypcji kanału również. Dobra, to próbujemy w takim razie jeszcze raz. Dzięki. Nie, dzięki. Ja się na nic nie nastawiam. Nie wiem, czy drugą rundę będziemy robić jutro, ewentualnie też inne plany są w ogóle. To tak na o. Ciekawa sprawa. Zawody czas zacząć. Które? O Boże, zapomniałem, że w tym miejscu będzie stał. Dobra. Rany boskie, 655 osób. Dobra. Pierwszy raz w takim dużym turnieju biorę udział. To jest mój debiut. Jeśli chodzi o tak duży turniej, nie? I tu pięć największych niszczuk. Jest brane pod uwagę. Będzie niszczuka czy bas? Chyba bas, tak mi się coś wydaje. Czy nie? Tak. Czas jest zatrzymywany? Chyba nie. Nie. Dwa przebrania i zmienimy przynętę. To kurczę, najgorzej jest dobrze trafić. Zacznę. Czekaj z tym odwijaniem żyłki. Oto wtedy może uda się bez zaczepu. Ten bas podobnie bierze do niszczuki na Florydzie. No właśnie nie. Wszedłem do menu i czas leciał, wiesz? Dobra, zaczep. Cholera.
Teraz zobaczymy. Jest 56,40 coś było. A, to 19 godzin. A, się zatrzymuje chyba czas faktycznie, bo to patrzyłem na tamten główny, wiesz? Chyba faktycznie masz rację. Mówię, to jest mój debiut, jeśli chodzi o turniej. O turniej, to jest mój debiut. Że się na nic kompletnie nie nastawiam, nie? No na razie nie ma T-Rex, na razie nie ma. I na razie nikt nie ma jeszcze unikatowej, ale to dopiero start zawodu, gdzie jest najwięcej osób. Ale to my nie możemy już o innej porze niestety. Rano pora, a po pracy po prostu fizycznie też siły nie damy rady. Dobra, jeszcze jedno branie i zmieniamy, bo tutaj będą brały i basy, i niszczuki oczywiście. Zaraz sobie zmienimy przynętkę. Cholera. Witam Karol, witam serdecznie. Także to jest mój debiut, jeśli chodzi o turniej, to jest mój debiut, nie? czternaście osób, a dwie łapeczki, także zachęcam serdecznie pozostałe 12 osób. O, teraz będzie niszczuka. Teraz będzie na bank niszczuka pierwsza, dobra, zobaczmy. Przynajmniej, żeby 5 złapać. Na razie 18 kilo, największa 7400. Piękny. Pierwsza niszczuka z turnieju i z 656 na 47. To jest chyba rekordowy awans. O, nawet na 32. Chociaż żeby 5 medalowych siadło, to będzie dobrze. Pierwsza niszczuka na turnieju, moja. W historii Fishing Planet. Wiesz co, nie wiem, nie sprawdzałem. Wtedy były. Jak jest dzisiaj, to ci nie powiem, bo nie sprawdzałem dzisiaj. Tam jakiś ogon widziałem, tylko nie wiem, czy to była niszczuka, czy to bas. Chyba bas. Witam Rafał serdecznie. Tak, tu duża wątróbka się sprawdza. I rak, będziemy zmieniać przynęty, bo wtedy ograniczymy brania basów do minimum. No właśnie. Wyciągniemy jeszcze niszczuka na żywca i będziemy zmieniać prawdopodobnie.
Udało się chyba bez zaczepu rzucić. Pierwsza trzydziestka, ale to nie ma patrzeć co na te wyniki, bo kończy się dopiero pierwsza runda jutro o godzinie 16, także tutaj wynik, na którym ja skończę, nie będzie miał żadnego znaczenia, bo jeszcze sporo osób będzie mogło mnie przeskoczyć, nie? Pierwsza trzydziestka. Piętnaście osób ogląda, 6 łapeczek do góry, także pozostałe osoby również zachęcam, a nam ryba wpłynęła niestety w kapelony. Z 36, 34 na 42, ale tamten awans 656 miejsca był niesamowity, ale to mówię. Końcowe wyniki i tak dopiero będą po zakończeniu pierwszej rundy, czyli pewnie po 16. Na razie na 10 minut jedna niszczuka trochę słabo, ale przypłynęła druga niszczuka. Pytanie, czy weźmie? Pytanie, czy weźmie? I po tym braniu zmieniamy sobie przynętę. Jednak nie. Także jest sporo osób. Zostawiajcie łapki do góry. Także kto wie, być może wtedy takie turnieje będą regularne. Zobaczymy. Takie turnieje jest tu chyba raz w miesiącu. Nie, czy to nie ma z przypadkiem. No tak przypuszczałem właśnie. Pierwsza piątka już ma powyżej 20 kilo niszczuk w siatce. Jak widać. I jedna unikatowa, 8 kilo widzę jest. Pewnie co? Dużą wątróbkę pewnie, nie Tomasz? Czy będzie założyć? Co to będzie, bas? Tak. Ewentualnie może jeszcze dwa, tylko zobaczymy, tak, rak, wątroba, wątroba.
Zaczep, cholera. No to będziemy pewnie i to. Na razie to tylko tracimy przynętę przez te kucze zaczepy. Także na te brania, co mieliśmy, tylko jedna była niszczuka, nie? Pozostałe to basy i zaczepy. Spokojnie, to na luzie, na luzie podchodzę. Podchodzę na luzie, wiesz, Tomasz? I tak tu, żeby w ogóle myśleć o jakichś wynikach, to trzeba odpowiednio dłuższy czas na przygotowania, regularne starty i tak dalej. To trzeba mieć na to wszystko czas, nie? Jest kolejna. Także na razie się na razie odstawiamy, bo tu musimy basy wyeliminować. Ich duży haczyk nie zatrzyma basów, nie? O. Aha, i teraz basy pawi muszę wypuszczać, czyli już mam 5 ryb, dobra. Czyli to, co powiedziałeś. Czyli nawet basów nie powinienem zabierać, nie? Dwie niszczuki, największa 7 kilo. Witam Mati Piton, witam do Rszku. Znaczy, no już musiałem wypuścić, bo mieliśmy basy, nie? Także już by komunikat, żeby rybę z siatki wypuścić. Także to nie są zawody przyspiesznej planety czy użytkownika, że wszystkie ryby można zabierać i potem system automatycznie zliczy ryby, które są do turnieju wymagane, a tutaj już na prawdziwym turnieju, no już niestety 5 ryb tylko można mieć w siatce, nie więcej. Dzięki Mati, dzięki. Jak ja miałem jeszcze? Miałem 7 kilo i... A, 6,30. Może haczyk za duży, jak myślisz, Tomasz?
No i pierwszy raz taką bójkę widzę. Pierwszy raz na turnieju biorę w ogóle udział. Od zawody zawodami, a turniej to jest turniej, to jest zupełnie co innego. No, palpa się pojawia pytanie, co to podpłynęło. Także zobaczymy, może i zaraz na 5-0 się przestawimy. Ja na turnieju nie mam żadnego doświadczenia, na zawodach byłem kilkukrotnie, ale to w zawodach Fishing Planet, które robiło, ale na turnieju po raz pierwszy jestem. Także to jest zupełnie co innego. Czas masz w kółku. Pod rundą kwalifikacyjną. Znowu coś podpłynęło, bo coś podpływa, skuba, skubie, podpływa, skubie, podpływa, skubie i zostawia. Masz w opisie nazwę turnieju, znaczy w opisie, w tytule live'a i dodatkowo masz tutaj pod rundą kwalifikacyjną również nazwę turnieju. Niszczuki, witam Bartek. Dziewięć łapeczek, a 16 osób, także zachęcam serdecznie pozostałe osoby. Zostawcie łapeczkę do góry. Mnie to bardzo będzie cieszyć. Pamiętajcie, to też pomoże w rozwoju kanału, także zachęcam serdecznie. To nic nie kosztuje. Też to wszystko jest dla was. Wiecie co? Winimy. Bo są podpłynięcia ryby. Skubnięcie, bo czuję wibracje na pazie, ale nie ma brania. Także. A później na 4XR jest, może spróbujemy 4.0. Bo no jednak coś tu jest nie do końca tak, jak powinno być. Aha, a to nie wiedziałem, wiesz? Okej. Okay. Bo kilka razy ryba podpłynęła, skupła i zostawiła, nie? Także nie wiem, czy to kwestia, nie wiem, przypadkiem może za haczyka za dużego. Zobaczymy. Trzydzieści kilo już ktoś ma. I widzę, unikaty się posypały, trzy sztuki. Prawdopodobnie chyba od 8 kilo. No, drugie uderzenie. Wiecie co,
Przestało brać. Spróbujemy jeszcze. Dobra, najpierw może zmienimy haczyk. Inaczej zrobiłem w takim razie. No, na Shinera miałem kilka brań, jedna niszczuka zmieniłem na dużą wątrobę, brań jednej niszczuki ogólnie, dwie niszczuki mamy, dwie medalowe. 6300 chyba i ta 7-kilogramowa. I witam serdecznie, Damian, witam. Także... Nie sądzę, żebyśmy się w ogóle nawet przeszli, nie? To tylko sprawdzenie siebie. Pierwszy raz na takim turnieju jestem, także... Nie jest tak, hop, 20 osób na live, super. A tylko 10 łapek, także połowa oglądających widzów nie zostawiła łapeczki. Ja zachęcam. Pamiętajcie, że to pomaga w rozwoju kanału. Ja będę mega wdzięczny dla Was za to. Także nie każdy łapeczkę zostawi. Będę mega wdzięczny dla Was. Bardzo proszę. Też na meczik czekam. Tu nie siądzie tak na zawołanie. Słuchaj, Damian. Trzydzieści dorsz. Pierwszej rundy 30 i z rundy drugiej 30. Jeśli bym był w pierwszej 30 jutro, no to w drugiej rundzie bym nie musiał brać udziału. Także mi konto premium chyba się kończy jutro, także chyba pójdziemy sobie na karpie. Będzie niszczuka? Chyba. Bo to na basa to chyba nie wygląda, zobaczymy. Jednak bas. Nie no, gdzie bas? Bas na mięso, niszczuka, panie. I musimy coś wypuścić, dawać tego basa. 5 ryb tylko może być w siatce, nie? Także... Od kiedy jest zapis? Zapis był wczoraj. Zapis był wczoraj, tylko nie pamiętam do której godziny. Nie wiem, czy z Shinera przypadkiem nie zrezygnować, chociaż wszystkie moje unikaty chyba na Shinera były. Ale ten sposób brania basów wyeliminujemy. 5-0 zaraz założę. O, mamy 18,5 kilo. O, to sobiutko, sobiutko. Nie, jutro, natomiast jutro do 16 pierwsza runda, żeby rozegrać swoje 2 godziny.
Ale to wielokrotnie słuchaj, pokazywałem i mówiłem, bo rejestracja była przesunięta właśnie 25. Nie byłeś nawet zainteresowany, Damian. Nie wiem, czy trafię tutaj idealnie przed kapelonę. A i te markery trzeba będzie stąd wtedy pousuwać. Zostawimy tylko jeden z tym unikatem. No, mniej więcej. No, dokładnie, dokładnie. Bym miał największą szansę, nie? Tutaj ile było? 655 osób? 656 u mnie? U Tomasza chyba tak samo, a na Xboxie jest dużo, dużo, dużo mniej osób, także i też dużo mniej graczy doświadczonych, tak żeby była największa szansa na awans, nie? A nagrody zacne. Też tak samo myślę. Raczej nie damy rady, wiesz. Tu trzeba mieć naprawdę mega doświadczenie, jeśli chodzi o turnieje. Także kwestia też dla was pokazania i sprawdzenia też samego siebie, ale no jest jak jest. Tu trzeba naprawdę mega dużo czasu poświęcić, jeśli się chce mieć jakiekolwiek wyniki. Ciekawe, czy na to by wzięło. Ciekawości, bo to jest też niby na niszczuka. Anerki bawołu nie próbowałem. Nie próbowałem, także zobaczymy sobie teraz. Tak, mój ukochany Brutusik, jedyna wędka kupiona za bitcoiny w tej grze, która jest ze mną od bardzo, bardzo, bardzo długiego czasu. Także Brutus z akcji, nie? Aha. Okej. Co zabijam w takim razie? Na raka coś nie bardzo. Były 2-3 uderzenia, ale bez brania.
Schinner, duża wątroba i rak. Te największe. No i na Schinnerze był jeden unikat, nie? A, krokodyle niszczuki. To na zgniłe żywce. Wiesz, ale tu już nie ma co na zawodach przynęt się nie testuje, przynęty się zmienia. Na turnieju, przepraszam. Już nie ma czasu na turnieju na testowanie przynęt. Tylko po prostu się zmienia przynęty. Jak nie bierze na jedną, to wtedy na sprawdzoną drugą i tak dalej, i tak dalej. Dzięki, mam nadzieję, że wam nie przeszkadza. Pukę nepeczki zjadłem. I widzę, że się pojawiła czwarta unikatowa niszczuka. Z pierwszej piątki cztery osoby mają unikatową niszczukę. Może teraz. Mamy jeszcze basa jakiegoś? Mamy. Teraz mamy wszystkie pięć niszczuk w siatce. Nie mam, usunąłem. Tutaj jest na tą, na niszczukę tą, Albinos Yeti, ten z lewej. To pobranie mogę tam rzucić, jeśli chodzi ci o to miejsce. Tu gdzie końcem wędki pokazuje. Witam, Aber. No, co zrobić, Mati, co zrobić, no. Jeśli chodzi o turniej, to jestem amatorem. Cała wiedza, co się ma z normalnego wędkowania, idzie do kosza, nie? Aha, spoczko. Znaczy w okolicach tego markera, to zaraz tam przerzucimy. Ale się coś wygoniło, chyba nie szczuka. Nie, coś ty, to nie będzie takich jaj, my friend. Nie będzie takich jaj. To trzeba, kurczę, długie, długie miesiące szlifować się pod turniej. Jak nie lepiej, także coś. Spoko. Także to nie jest tak hop, my friend. I widzowie. Tomas zresztą wie. Turnieje, zawody rządzą się swoimi prawami. Zupełnie się inaczej wędkuje.
inne spoty inaczej ryby biorą, inne przynęty, haczyki i tak dalej, i tak dalej. Co to za dziwne branie? O! Medalowa. I faktycznie masz rację, Tomasz. Jest tak, jak powiedziałeś. Tu zaczep. Serio? Dzięki. No, nie wiem, czy nie jeden z najmniejszych medali. To jestem mniej więcej, tam masz miejsca. Sukcesem będzie dla mnie, jak będzie 5 medalowe w siatce. Okay. O kurczę, 9 kilo ktoś złapał, widzę. No. Gościu 33 kilo, w ogóle pierwsza czwórka ma 30 plus. To nie ma na zawołanie, tak jak mówiłem, tu trzeba naprawdę wiedzieć co i jak. Co ty piszesz, Tomasz? Przy zarzucie ustawię sobie prędkość zwijania na 1 po zaczepie. Aha. Na takim turnieju po raz pierwszy.
Może teraz weźmie. Jest branie? Jest. Ale to mała będzie. Taki jest wymóg turnieju, tylko na jedną wędkę bez podpórki i tylko spławik. Tutaj jest płytko, nie ma co, wiesz, tutaj jest 40 cm, także to nic nie da. No, będzie branie. Bez szału. Aha, spoko. Aha, nie mogę ustawić sobie na. Widzisz, przed zarzutem nie ustawię sobie pierwszego biegu. Przy kończeniu zwijania to tak, a jak mam wędkę już w ten sposób, to nie zmniejszę przed wyrzutem. Niestety. Jaki mam grunt? 35 cm. To pewnie będzie bas. Trzeba będzie ogólnie chyba zrezygnować z gipsa, tak mi się wydaje. Finalnie. Jeszcze może z raz. To śpiszek czekasz na branie. Cały dom pik pik.
Zobaczymy. Może ze trzy brania, może jedna nie sztuka, chociaż się trafi. Branie będą coraz słabsze zapewne. Branie numer 2 i też bas? Chyba tak. A nie, ale mała. 3213, o mamy. 3 kilo. 91 gram. Dlatego, że masz przypon półmetrowy. Jak dasz przypon 25 cm, będziesz mógł ustawić minimalnie 35. Na półmetrowym przyponie minimalnie jest 60. Przypon 25 cm i minimalny grunt będziesz mógł ustawić 35. No ale na cały czas na tego Schinera. Tylko, że to basy niestety wkraczają mocno do akcji. Dobra, i to też będzie bas niestety. Spoczko. Jeszcze raz na żywca spróbujemy w takim razie. Tak, będziemy zmieniać, bo tutaj nam basy to nic nie dadzą, a będą się czepiać w większości przypadków. Także ostatnie branie na żywca. Wątroba, duży kawałek ryby. Zobaczmy, czy to bas. Jeśli w rośliny nie pójdzie, bo tak dużo brakuje. No właśnie. Będę rezygnował, no bo na 5 brań powiedzmy to jedna nie sztuka pewnie. Coś koło tego, ładny medal do wody chyba pójdzie. A tak tutaj na przynęty mięsne to 100% niszczuki, na raka to mi w sumie, na wszystkie brania na raka to miałem 2 basy, a tak reszta niszczuki. Natomiast tutaj na mięso, na wątrobę, no to tylko niszczuki będę uderzać. Nie Adam, u mnie nie ma i nie będzie. Wystarczy dla mnie, jak zostawisz łapkę do góry, zasubskrybujesz kanał, dołącz na Discorda, będę wdzięczny.
to nic nie kosztuje, a pomoże. Więc co to prawdopodobnie by wzięła ta Yeti, nie? O, to bardzo mi miło. Dzięki, Tomasz. Tylko nie wiem, czy de facto na 5.0 haczyk się nie przestawi. Zobaczymy, bo co chwilę coś podpływa, ale niestety nie jest zainteresowane, nie? Co mówiłem, że bardzo mi miło, że masz sobą od początku kanału. Mamy 25 kilo. Pierwsza piątka. Cztery osoby po unikacie. A no to faktycznie tego pospoliciaka 21308 z kajaczka na Ardixa. Szymaskiego Goła 32-103 bodajże. Dobra, jeszcze jak coś podpłynie, zostawi na 5-0 chyba. Między 5.0 a 4.0 trzeba będzie chyba manewrować haczykami, bo na 6.0 to oprócz na shinery to często brania były, ale co z tego, jak na 5 brani jedna nie szuka, także pewnie trzeba będzie na 5.0 zjechać. Piękne bestie, nie? No i również 2.40 suma błękitnego, z czego jeden przy starym levelu 40 na dopychanie siatki zawsze chodziłem. Maskinok też śliczny, bo przekroczone 16 kilo, a takich już nie ma. Storąg tygrysowy również piękny rekordzik. Przekroczone 3 kilo. Sandał również piękny, tam jest sporo pięknych rybek. Dwie czterdziestki, 40 chyba 200 i a to w nocy się zakończy, tak? Nam. Ja nie wiem, czy spójrzmy w ogóle, wiecie co? A nie, no to pewnie weźmie bas, cholera. No ewentualnie można by zobaczyć, jak to wygląda z jednym braniem na minogę. Ale tu basy nie odpuszczą. No na żywca to momentalnie coś kurczę. Meczyk FC Barcelona bajnie się zaczął. Mam nadzieję na drugą połówkę może uda się zdążyć. No niestety kurczę, do godziny 16, także ja pracuję. Jutro też późno będę w domu, także no turniej jest tak rozłożony. Niszczuka siedzi pod minogą.
Widzę. Przynoszę mi noce, bo się pokazała. Tylko pytanie, czy po dzwonku nie puści. Nie wiem, czy to nie jest druga. No właśnie. Tam to była niszczuka na pewno, nie? W 100%. Także niestety, tak zostało rozłożone, a nie inaczej. Kolejna niszczuka, ale chyba mniejsza, sądząc po samym ogonie. Ale widzę, że jest spore zainteresowanie na live, także pomyślimy. Ciąga, 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 ten spławik ciąga, to jest na pewno niszczuka. Co kolejna? Nie, to ta sama. Chyba nie warto będzie zachodu używać minok. Raz jeszcze zarzucę. Taki sam będę. 3213 mogę wypuścić do wody. Także dam 40 200 i potem chyba 40, chyba 700 coś. No też tak coś właśnie czuję. Poczekamy na jedno branie, zdejmiemy żywca, zmienimy haczyk. Dobra, jest niszczuka. Czy 100? No to już nie. Tak właśnie zrobimy. Albo spróbujemy jeszcze inaczej. Zobaczymy, czy na X-Series 4.0 będzie szansa na jakoś 6 czy 7 km, czy by to tylko mniejsze brały. Ale co, floryckie?
Przerzucimy może. Przestało brać, a brania są dobre jeszcze. Duży kawałek ryby, niespecjalnie widzę, im się chce brać. Spoko. O. Mówisz na co? Na martwe myszy? Aż by ciebie pierun. To już chyba nie będę wychodził. Czekamy na branie i chyba na dużo i wątrobie chyba cały czas zostaniemy. No i znowu tylko uderzyła. 4-0 mamy założony haczyk. I to ładna była, co najmniej medalowa. Bo co zrobisz, słuchaj, nic nie zrobisz. Chyba. Miejsca nie znajduje się sobie od tak. Ewidentnie przestało brać na duży kawałek ryby. Zmienimy sobie. Lubię grać. Witam serdecznie.
Kurnie. W lewym dolnym rogu. Czat. Słabiutko, nie? No ale na takim turnieju jestem po raz pierwszy. Mimo, że jestem od samego początku z Fishing Planet i tak dalej, i mamy bogatą wiedzę, ale ta wiedza idzie do kosza w przypadku brania udziału w turnieju czy w zawodach, bo to inaczej ryby biorą, inne przynęty, haczyki. Inne też miejscówki na niektórych rybach, także no to jednak jest tego mega dużo. Turniej. Na zawodach tego nie ma. Zawody to jest co innego, turniej tutaj to jest co innego. Ale czołówka też chyba ma przestój, widzę. Chyba wszyscy mają przestój. Pewnie, że tak. No to pytanie, czy chcesz pod exp, czy pod gotówkę? Około kilkunastu godzin po premierze na konsoli. No to jak gotówkę i exp, to bolenie szczupaczki i sumy pospolite i sandacze. Ustały w ogóle jakiekolwiek brania. Cisza. Dobra, tam na raka, a tu? Cisza kompletna.
Nie, nie, nie. A to w sumie do wyobrania tak były na mi nogi dwie niszczuki. To słuchaj, wystarczy, że zapiesz kilka rybek różnego gatunku i będziesz wiedział. Ale pod ekspa sumy na pewno pospolite szczupaki i białugę. Tylko białugę trzeba wypuszczać do wody. Coś się długo dobiera. Koleżanka, o! Będzie chociaż medalik. No jest 6313, 6313. Dwie o takiej samej wadze mamy, dobra. Na 104 byłem, panie. Na 46. No to jak się skończy Halloween, no to nie ma szybszego expa, jeżeli na Delcie jest siotr, nie? Ale póki jest Halloween, to do ruszu te rybki Halloweenowe dają dużo punktów i gotówki, także warto skorzystać. Jesiotry, te mniejsze rybki zametają pod dywan, nie? I gotówkowo, i expo, i exp. lubię grać. Masz w playliście. Są playlisty na kanale. Ile miałem medalów w siatce? Chyba trzy? Chyba trzy, nie? To muszę zobaczyć u mnie na live'ach. Słuchaj, na pewno na Neherin Falcon. Michigan bodajże. Tylko na słabsze zestawy. Aha, ok. Cztery medalowe i zwykła, tak? W siatce mamy. No, pstrągi też, tylko że one rzadko biorą, nie? No i to przynętę musisz mieć, czyli tą blaszkę, jak ona, łyżka Chariota chyba, czy coś takiego, ta fioletowa 4-0 pojedyncza. Trzeba czekać cierpliwie na branie, z tego co widzę. Mamy branie. Ale to będzie zwykła.
Tak, cztery medale i zwykła. Tylko nie wpłynęła w roślinność, bo to chyba nie szuka, jak dobrze widziałem. Szczuki podpływają. Podminął go jeszcze 0 haczyk, a na Shinerze ma tym samym haczyku. Tylko pytanie, bo ja grunt tutaj teraz zwiększyłem na 40 cm. Czy to może nie robi różnicy, czy przynęta sama? Tak, widziałem. No już nie zdążyłem odpisać. Także jestem zaskoczony, że na samotnej gwieździe duchy szczupaka są łapane. Szarpie. O. Będzie piąty medal. No jest. Sześć 468. Teraz zobaczmy. No.
O, zaraz zobaczymy, czy to kwestia gruntu, czy kwestia przynęty. Także mamy 5 medalowych niszczyk w siatce. No nie, Uni, to masz. Medalowa, medalowa. Niecałe 6,5 kilo. Medalowa. Ale tak troszeczkę zapachniało. Teraz zobaczymy. Grunt 35. Zobaczymy, czy to kwestia gruntu, czy kwestia większego żywca. Ale ciąga po tych kapelonach. Usiłuje się wplątać ponownie. Nie wyszło. Bas. Może kwestia gruntu. No. No tak, dobra, spróbujmy jeszcze raz i tu mi się wydaje, że to może kwestia gruntu być taka. Prawdopodobnie. Zaczep. I na szinerze zobaczymy jeszcze to samo. Cześć, ja zawitam. Kurde, zaczep. I znowu zaczep. Masakra. Podpłynęło kolejne pytanie, czy weźmie. Czyli tu normalnie łowiąc na spowiku grunt 35 na szinele był spoko, a tutaj widać, że na żywca 40 może być dobre. A tylko 5 cm różnicy. No, oby tylko nie poszło o dobrą stronę, płyniesz.
Długo myślała, myślała. Dobra, grunt 40. Jak widać. Co to było, nie szuka? W nocy damy, ale to innym nie pomoże, grunt 35 i zaraz przynęty mięsny z powrotem. I się mała. Nocka bardzo dobra. Thank you.
I cała pierwsza piątka ma po unikacie przynajmniej jednym. Ale spokojnie, jeśli się zarejestrowałeś wczoraj, to rozegranie swoich 2 godzin masz możliwość do godziny 16 do jutra. No, minimalna różnica jest między pierwszą dwójką, a potem trzecia, czwarta i piąta osoba, to gramy już decydują. Gramy. No i pierwsza piątka po unikaciku ma. Nie ma brania, kurczę, może grunt? Szczyt w nocy, a nic nie bierze. Nie, to może nie będziemy próbować. Jest rak, Shiner, a te dwie są na wątróbkę. Teraz będzie można usunąć. Jaki grunt? Pięćdziesiąt centymetrów. No właśnie, to zobaczmy w takim razie na 50 cm.
Niby jest 40 w tym miejscu, gdzie spowik powinien leżeć, ale na okularach i slajderach jest to troszeczkę inaczej. Górnie. No, wybiście. Był obrani i od razu zaczep. Co to miało być? No i gdzie nocka branie ma bardzo wysokie, nie? Jak widzisz. Brania wysokie, schodzące delikatnie w dół, ale no jest tragedia. I znowu branie i poszło w zaczep. Cholera. Tu będzie zaraz ten zabrać zestaw.
A co na inno zmienić? Tylko, że innych to jak patrzyłem, to była kaplica, nie? To nie wiem, czy jest sens w ogóle. Oj, pierwsza piątka ma po 38 kilo. Idę łeb w łeb. Wiesz, nie może, bo ona musi, kurczę, podebrać to przynętę, która leży na samym dnie. 140, nie będzie 35. Tak, wiem. No niestety jutro już tak możliwości nie będziemy mieli, nie? Do 16 dokładnie. Taki, ale zmęczony. Nic totalnie, cholera nie bierze, panie kochany.
No właśnie. Szczyt na maksa i nie ma broń. No, tak samo w dzień było. Chociaż w dzień było delikatnie lepiej. Na pewno. O, panie kochane. Co to za dzika strzała uderzyła w wątrobę? Żyłka na żółto, ale damy radę. Siemanko, Karotka. Na konsoli jest to podane w dniach, tylko nie wiem, czy to są realne dni spędzone w grze, czy za każde wejście do gry, nie wiem. U mnie są dni. Nie wiem, jak to jest liczone. Trzynaście. Dlaczego? Ojku, 600, zaczep chyba 600, chyba coś, słuchaj. Siedemset jedenaście. Ale że obliczył, tylko pytanie, czy tutaj realnie się liczą to faktycznie 24, znaczy dni, tak? Przeliczając na godziny, czy to faktycznie jest tak jak naprawdę, czy inaczej? No, na konsoli niestety nie wiem. Ale można chyba to przyjąć za godzinę, nie? No, ja
ja też właśnie zaraz zamykam, pewnie druga połowa już się zaczęła. Nie wiem, czy jest sens czekać te 7 minut do końca. Powiem szczerze, jeszcze założymy może ewentualnie żywca. Nawet nie brałem ze sobą, wiesz? Także nie wiem, czy będziemy czekać właśnie do samego końca. I tak tu nic więcej nie zdziałamy. Żeby nie męczyć, to byśmy spokojnie do końca. No, brania wysokie, a nic nie bierze. Mówisz, a to nawet jeśli to nasza sytuacja, to i tak chyba minimalnie by się może poprawiła, nie? Do wnosy katastrofa, do niszczuka jest, ale to czy weźmie, to jest jeszcze druga strona medalu. W noc na te przynęty, kurcze mięsne, no lipa była. Jakby tylko w zaczep nie weszło, ale ciśnie. Jest 26, tak? A, czyli do jutra. Okej. To chyba nie skorzystamy chyba, żeby normalnie połowić z konta premium. Raczej nie. A, no to 4 minuty, no to spoko. No to myślę, że będziesz miał więcej jak ja, Tomasz. I to jeszcze przed nadejściem nocki. Jednak ty masz większe doświadczenie na turnieju, także myślę, że bez problemu.
No, to wiadomo, ale jednak co doświadczenie w turnieju, to doświadczenie w turnieju, nie? Wiesz, o co chodzi. Co to miało być? Już mi wyjaśni. Żeby to. Ostatni zarzut. Zobaczymy, czy w ogóle będzie szansa na branie. 50 sekund niecałe. Musiała od razu łyknąć. Także ja się z wami pomalutku żegnam. Zostało 30 sekund. Także dzięki wszystkim śliczne za oglądanie. Mam 32 kilo, największa medalowa 7 kilo, 77 gram. Mam nadzieję, że się podobało. Piszcie na Discordzie i w komentarzu. Ja zachęcam serdecznie. Zostawcie łapeczkę do góry. Będę bardzo wdzięczny. Nowe osoby zachęcam do zasubskrybowania kanału. I zapraszam również nowe osoby na mojego Discorda. Link jest w opisie. Następna ryba nie będzie się wliczała do Twojego wyniku. No właśnie. Pyk. Także 40 kilo przekroczone. Całkowity połów. O, tu przewinimy sobie na dół. Dziesiątka pokazana, czy nie? Wszystkie złapane ryby zostaną teraz sprzedane, także kurnie, mogą być świateczkę, widzisz, także no nic więcej nie, chociaż medalowa 6300, 777, na pewno była 5900, tak, 6300, 6400, tak to wygląda. Dobra, zero i zero. Tak? Mówisz, że będzie? A no to spoko, to nie wiedziałem. 4200 zarobku, wow. I gdzie jest? A czekaj. 32 kilo, tak? A, zbiorczy taki wynik. Czemu, żebym wiedział, bym wszedł na kilka sekund, zatrzymał czas i do siatki, nie? Sześćset pięćdziesiąt sześć osób. Także dzięki jeszcze raz wielkie za oglądanie. Także zostawcie łapkę do góry. Będę bardzo wdzięczny.
Mile widziane łapeczki. Pamiętajcie, że to mnie cieszy i bardzo pomaga w rozwoju kanału. Nowe osoby zachęcam do zasubskrybowania również kanału i zapraszam nowe osoby na Discord. Link jest w opisie. Dobranoc wszystkim. Dzięki za oglądanie. Pozdrawiam serdecznie. Trzymajcie się i do usłyszenia. Dobranoc. Hej.